Jak rejestruję, to będę zaczynał. Dobrze, panie Tomku, może pan zaczynać. Mogę zaczynać, dobrze. Można zaczynać. Dzień dobry państwu. Widzimy się, słyszymy się chyba, tak? Witam państwa w wyjątkowym czasie, na wyjątkowej sesji, pierwszej naszej sesji zdalnej. Mamy 27 października 2020 roku. Przepraszam za opóźnienie, które wynikło, ale to wynikło z sytuacji technicznej tutaj nam.
Pan Wojtek? Jestem za. Pan Stasiuk Kazłowski? Panie Stasiu? Jestem za. Dziękuję panie Stasiu. Pan Dziwatosłyszu? I pan Wojda? Jestem za. Dziękuję. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego protokołu z 21. Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Pompierz, podbytej w dniu 27 sierpnia. To jakieś uwagi odnośnego? Nie widzę. W takim razie odczytam nazwiska, proszę głosować. Pan Bytner. Pan Czajkowski. Pan Artur Kortycki. Jestem za. Pan Łapkiewicz. Pan Głoski Mirek. Jestem za. Pani Raczewska. Przyjmuję się, bo nie byłam nieobecna. Dobrze. Bo nie byłam nieobecna. Pan Rutkowski, pan Wojtek. Panie Wojtku. Jestem za. Pan Więcławski. Za. Wibratowski, Rysiu. I pan Wojda. Jestem za. Dziękuję. Jedna osoba wstrzymująca, reszta jest za przyjęciem tego protokołu. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Pompierz. Otrzymaliście państwo tą uchwałę, można było się z nią zapoznać. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Pompierz z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Pompierz. Paragraf pierwszy. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w brzmieniu stanowiący załącznik do tej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pompierz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czy macie państwo jakieś pytania lub uwagi do tej uchwały? Proszę bardzo. Nie widzę. W takim razie rozpoczniemy głosowanie. Pan Andrzej Bytner. Pan Czajkowski Tomasz. Jestem za. Pan Dobra, dziękuję. Jestem za. Pani Pina. Pan Wojtek Rutkowski. Jestem za. Pan Więcławski. Jestem za. Pan Iwatowski. Pan Rysiu. I pan Wojta. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu. Do następnego punktu. Tutaj, bo mam mały bałagan. To jest punkt podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pompierz z organizacjami pozarządowymi. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Pompierz z dnia w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pompierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy gminy Pompierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021. Stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej programem. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Pompierz. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania lub uwagi odnośnie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę państwa o głosowanie. Pan Andrzej Bytner. Pan Czajkowski. Jestem za. Artur Gorczycki. Jestem za. Pan Łapiewicz. Pan
Za. Pani Irena. Wojtek Rutkowski. Jestem za. Pan Więcławski. Jestem za. Pan Wiwatowski. Za. I pan Wojda. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi w mieszkaniach chronionych. Odczytam treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Bąbkielsk w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ze usługami opiekuńczymi w mieszkaniach chronionych. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi w mieszkaniach chronionych. Paragraf pierwszy. Do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi i do mieszkań chronionych przyjmuje się dochód tej osoby lub rodziny, o którym mowa w artykule 8 ust. 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej. Podpunkt drugi. Przy ustalaniu opłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi w mieszkaniach chronionych stosuje się odpowiednio poniższe tabeli. Punkt pierwszy. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Macie tam państwo te tabele przed sobą, z którymi mogliście się zapoznać. Ja nie będę tutaj, bo nie mam możliwości tego przekazania, ale każdy ma uchwałę przed sobą, także te zasady ponoszenia odpłatności. Paragraf 3. W przypadku, gdy pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, z usługami opiekuńczymi i w mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca, wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni danego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni pobytu. Traci moc uchwała Rady Gminy Bąbkielsk z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkań chronionych dla osób bezdomnych. Punkt 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bąbkielsk. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Gminie Urzędowej Województwa Kujawskiego. Jeśli nie ma pytań do tej uchwały, przechodzimy w takim razie do głosowania. Proszę bardzo, pan Bytner. Pan Czajkowski, jestem za. Pan Borczycki. Jestem za. Pan Ługowski. Jestem za. Jestem za. Pan Wojciech Ludkowski. Jestem za. Pan Więcławski Stasiu. Jestem za. Pan Wiwatowski. Za. Tak, dziękuję. I pan Wojciech. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do następnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin, dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i zakładów gastronomicznych oraz ogródków letnich na terenie gminy Bąbkielsk. Odbyło się spotkanie, może wolą wyjaśnienia, bo tu na wniosek jednego z podmiotów handlujących na terenie naszej gminy zwrócił się ten podmiot o przedłużenie i ustalenie godziny 24 do możliwości otwierania sklepu, do tej godziny. Odbyło się posiedzenie komisji i teraz w tym momencie poproszę tutaj przewodniczącego komisji o stanowisko komisji odnośnie tej. Proszę bardzo, pana sekretarza. 22
obecnych radnych. W stanie 5 radnych było 6. Przygotowano do godziny 6 do 22. Proszę Państwa, Państwo obecni radni, ci, którzy mnie zapoznali do tej pory, czy wnoszą jakieś uwagi co do tych godzin? Czy jakieś pytania? Ja odczytam może to. Jeśli ja bym mógł się zabrać głos, panie przewodniczący. Proszę bardzo, pani. Proszę bardzo. Moim zdaniem w zaproponowanej formie uchwała zostanie uchylona przez organ nadzoru. Takie uchwały były podejmowane na początku lat 2000. Obecnie jest bardzo restrykcyjne orzecznictwo dotyczące możliwości blokowania jakby prowadzenia działalności gospodarczej. I teraz tak, raz, że uzasadnienie musi się odwoływać wyłącznie do relacji pracodawca-pracownik, takiej uchwały. A druga sprawa, mamy tam w uchwale wymienione takie rzeczy jak świetlice, jak a uchwała tak naprawdę dotyczy miejsc, gdzie są zatrudniane osoby. I teraz w świetlicach na przykład nie jest zatrudniany. Nie wiadomo dlaczego ona się tam znalazła w tej uchwale. I teraz moim zdaniem, jeśli chcemy coś zmieniać, to powinniśmy zmienić obowiązującą uchwałę tylko w tym zakresie godzinowym, a nie ruszać całą uchwałę, bo to uchyli nadzór. Takie jest moje zdanie. To znaczy, że uchwałę, którą mamy tutaj przygotowaną, w tym momencie dajemy pod głosowanie, jeśli nie ma uwag, tak? O której rozmowie mamy przygotowaną na dzisiejszą sesję, tak, pani Bartoszuk? Znaczy, no, może jeśli będzie tak, jeśli zostanie przegłosowana w tej formie uchwała, moim zdaniem musimy liczyć się z tym, że organ nadzoru ją uchwali, uchyli. No i trzeba mieć to po prostu na względzie. Sygnalizuje, że jest problem. Proszę Państwa, odczytam treści uchwały. Uchwała Rady Gminy Kętrzyn w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładu gospodarczego oraz ogródków leśnych. Ale jest w porządku, jest uchwała się zagłosować przeciwko moim zdaniem, żeby była nie podjęta. Godziny otwierania. Będzie nieprawidła, nie pójdzie do uchylania. Teraz przeciwko trzeba głosować. I poprawić się na następną letnich znajdujących na tak, placówki handlowe mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od godziny 6 do 22. Punkt drugi. Placówki gastronomiczne mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6 do 22. Zakłady usługowe mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6 do 21. Punkt czwarty. Ogródki letnie mogą być otwierane i zamykane we wszystkie dni tygodnia w godzinach od godziny 6 do 22. Paragraf drugi. Ustalone w paragrafie pierwszym dni i godziny otwierania i zamykania placówek znajdujących się na terenie gminy Wąpiec nie dotyczą stacji paliw, 2 aptek, 3 myjni samochodowych, 4 domów weselnych, 5 świetlic wiejskich i placówek gastronomicznych, w których organizowane są imprezy okolicznościowe zamknięte i otwarte. 6. Zakłady usługowe wymienione w wstępie 1, 2, 3, 4, 5 mogą być otwarte całodobowe we wszystkie dni tygodnia, w których za bezpieczeństwo i zachowanie ciszy nocnej w godzinach od godziny 22 do 6 odpowiada zarządca zakładu lub organizator. Paragraf 3. Uchwały powierza się wójtowi gminy Wąpiec. Traci moc uchwała z dnia 13 września 2005 roku. To jest paragraf 4. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Czy są jakieś jeszcze pytania czy uwagi do tej uchwały? Proszę pan Wojtek Kowski. Panie przewodniczący, jeżeli pan mecenas tej twierdzi, że ta uchwała zostanie i tak uchylona, no to tutaj proponuję ją po prostu nie podejmować tej uchwały. Chyba, że przegłosujmy. To wtedy za. Na następną sesję po prostu zagłosować przeciwko i nie podejmować tej uchwały. Jak na to reaguje? W takim razie, jeśli będzie coś nie tego, to panie Wojtku przyjdzie do poprawienia, nie? Albo uwagi, które nam będą wniesione, to wtedy zareagujemy na to, tak?
Także ta uchwała jest nieprzyjemna. Ale ja bym był za tym, żeby teraz tej uchwały proszę, nie Mirek. Podejmować. Ja bym był za tym, żeby tej uchwały dzisiaj nie podejmować. No to nie możemy jej nie podjąć w ten sposób, że ona i tak będzie poddana pod głosowanie i możecie państwo po prostu wyrazić swoją wolę w ten sposób, że nie głosujecie za albo przeciw, nie? Dobrze. Tak, proszę Wojtek. Ja tej proponuję głosować przeciw tej uchwale i ona nie będzie podjęta i najprostsza droga i ją poprawimy na następną sesję. Dobrze, w takim razie proszę państwa, jeśli są jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie czytam i uchwała do głosowania. Proszę bardzo. Pan Bytner Andrzej. Pan Czajkowski Tomasz. Wstrzymał się. Pan Artur Gorczycki. Jestem przeciw. Pan Morawiecki. Pan Mirek Kukowski. Wstrzymujesz się, tak? Wstrzymujesz się. Pani Raczkowska. Wstrzymujesz się. Dziękuję. Pan Wojtek Kukowski. Jestem przeciw. Pan Wiecławski Stasiu. Jestem przeciw. Pan Wiwatowski Rysiu. Przeciw. Pan Wojda. Przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Także uchwała nie została przyjęta. Sześć głosów chyba, dobrze policzyłem, a cztery wstrzymane. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnej uchwały. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Usługi Administracyjnej, Finansowej i Organizacyjnej Jednostek Organizacyjnych na terenie gminy Wąpielsk. Odczytam tą treść uchwały. Uchwała Rady Gminy Wąpielsk z dnia 27 października 2020 roku. W uchwale z Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Wąpielsk wprowadza się następujące zmiany. W paragrafie 4 po punkcie 7 dodaje się punkt 8 w brzmieniu rachunkowość i sprawozdawczość. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wąpielsk. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Proszę bardzo. Czemu będą służyły te zmiany, które są wprowadzane do tej uchwały? Poproszę panią sekretarz. Słyszymy się, pani Agnieszko. O wyjaśnienie. Proszę. Tak, jak najbardziej. Szanowni państwo, to jest doprecyzowaniem uchwały, która już była podejmowana wcześniej. W 2016 roku, kiedy organizowaliśmy wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych publicznie pod szkoły, to zlikwidowany jednostek wówczas czas. I kontroli na zasadzie. Przepraszam na chwilę, to słabo się słyszymy. Może jeśli jest pani sama, a nie przeszkadzałoby, nie, to może łatwiej by było bez tej przyłbicy, co? Dobrze. Bo naprawdę następuje takie zakłócenie. Wydaje nam się, że to od tego będzie, dobrze? A teraz? Tak, jest dobrze. Jest dobrze. Dobrze by było powyciszać mikrofony, bo tak to się nic nie da. Teraz lepiej? Mogę już zaczynać? Teraz dobrze. Proszę bardzo. Dobrze. Szanowni państwo, więc uchwała, którą w tej chwili dyskutujemy ten projekt, dotyczy doprecyzowania uchwały podejmowanej w 2016 roku w sprawie organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych naszej gminy. Chodzi tutaj głównie o szkołę. Ostatnio była u nas kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej i tutaj właśnie państwo kontrolujący bardzo prosili o to, by doprecyzować w tej uchwale właśnie takie zadania jak rachunkowość i sprawozdawczość, żeby bezpośrednio wynik
wynikały te zadania właśnie w formie uchwały. I dlatego też ten zapis proponujemy w projekcie. Dziękuję bardzo. Panie Wojtku, wyjaśnienie przyjęte. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz, panie Wojtku, bo jeszcze słabo słyszymy. Jeszcze raz, panie Wojtku, przepraszam, jeszcze raz. Mikrofon trzeba włączyć. Moment, już. Już, no. Słyszałem wypowiedź pani sekretarz. Nie, teraz lepiej. Proszę. Jest słychać mnie? O, teraz poproszę, tak. Teraz dobrze jest. Tak. Słyszałem wypowiedź. Rozumiem, że dotyczy to jednostek oświatowych. Jednostek oświatowych, bo dla nich jest zorganizowana wspólna obsługa w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, tak. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Dziękuję. I czy są jeszcze jakieś pytania tutaj do pani sekretarza albo do tej uchwały treści? Nie widzę. W takim razie odczytam po kolei imiennie do głosowania. Panie Andrzeju. Pan Czajkowski. Jestem za. Pan Łapkiewicz. Pan Łuski. Jestem za. Pan Wojciech Kutkowski. Jestem za. Pan jestem za. Pan Wiwatowski. I pan Wojda. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Pan Wojda. Przechodzimy do uchwały. To jest podjęcie uchwały wydającej uchwały w sprawie określenia w gminie opłaty targowej oraz ustalenia inkasantów do poboru inkasy targowej i nagrodzenia za pobór inkasantów na uchwały. Uchwała Rady Gminy Wąpiel wydająca uchwałę w sprawie określenia w gminie Wąpiel stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasantów do poboru opłaty targowej i wynagrodzenia za pobór inkasa. Paragraf pierwszy. Uchyla się i wątpienia 12 lutego 2016 roku w sprawie określenia w gminie Wąpiel stawek dziennych opłaty targowej oraz ustalenia inkasentów na pobór opłaty targowej i na wynagrodzenia za pobór inkasa. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały wójtowi gminy Wąpiel. Paragraf trzeci. Uchwała w porządku 14 lutego. Ma to na cel, że jest takie małe wpływy, jeśli dobrze się orientuję, że nie warto jest tego po prostu przebierać i na tym prowadzić tego poboru pieniędzy i tych rzeczach. Jeśli są jakieś wyjaśnienia, czy coś chcę zorientować tutaj pani sekretarz albo pan burmistrz. Może panie wójcie kilka słów. Szanowni państwo, ja może kilka słów tylko powiem. Opłata targowa została zawieszona na początku epidemii. Nie mogliśmy tej opłaty pobierać, wszystko było zawieszone. A druga sprawa, to faktycznie te wpływy są bardzo znikome w ciągu roku. Ta opłata była pobierana w Radzikach przy remizie i w Wąpielsku przy remizie tylko od tych sprzedających. To nie stanowi praktycznie żadnego wpływu do budżetu, tym bardziej, że trzeba wynagrodzenie jeszcze zapłacić inkasentom. To było kilkaset złotych zaledwie w ciągu roku. Koszty obsługi, no to wynagrodzenie właśnie inkasentów, ale też obsługa w księgowości była do tego też konieczna, zabierała trochę czasu, a wpływy naprawdę są prawie żadne. I w związku z tym myślę, że tą uchwałę należałoby uchylić, bo ona w tej chwili jest sztucznie jakby obowiązująca. Dobrze, dziękuję bardzo panu wójtowi za wyjaśnienia. Czy są, proszę państwa, jeszcze jakieś pytania? Proszę pan Wojtek. Czy jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, zostanie uchylona, jeżeli jakikolwiek handlowiec będzie chciał w tych punktach handlować, czy będzie mógł? Proszę panie Wójcie.
Znaczy nie zakazujemy handlu, tylko nie pobieramy inkasa, czyli po prostu zwalniamy w tym momencie z opłat, a sprzedaż za zezwoleniem właściciela działki, na której będzie się odbywała, może być prowadzona. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Nie widzę. W takim razie głosowanie imienne. Proszę bardzo. Pan Bytner Andrzej. Pan Artur. Jestem za. Dzięki. Pan Łukiewicz. Pan Łubowski Mirek. Jestem za. Jestem za. Wojtek. Jestem za. Pan Więcławski. Jestem za. Pan Wiwatowski Rysiu. Jestem za. Dziękuję. I pan Wojda nam został. Jestem za. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do następnej uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020. Proszę państwa, mamy tutaj, połączymy się w tej chwili z panią skarbnik i poproszę o wyjaśnienia. Mamy panią skarbnik? Już można? Słychać mnie dobrze? Tak. O, widzimy się. Także omawiam zmiany budżetowe. Mogę powiedzieć, że w budżecie budżetowy się zmniejszył o 815 506 złotych i 25 groszy. Także ogólnie mam pochodzę. Momencik, pani skarbnik, słabo słyszymy. Halo? Pani skarbnik. Proszę o wyłączenie mikrofonów, bo się nie będziemy słyszeć. Jest. Dobrze, słychać czy tak nie bardzo? Tak, bardzo dobrze nawet. Dobrze, to dochody. Zmniejszono planowane dochody w wysokości 55 859 złotych i 29 groszy w rozdziale 920. 1.09 w paragrafie 62.57, że w związku tam z zmniejszeniem udziału dofinansowania ze źródeł wewnętrznych na inwestycje termomodernizacja budynków, którym właścicielem jest gmina Bąbiec. Chodzi o te modernizacje świetlicy w Kupiecku Małym. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 754.12 paragraf 24.60. Związków podpisano umową na dotację realizację programu priorytetowego Ekostraszach w wysokości 15 tysięcy. Wprowadzono plan w rozdziale 758.16 paragraf 62.90. W wysokości 1 132 947 zł w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększono planowane dochody do wysokości zrealizowanych dochodów w rozdziale 750-23 kwota 12 500. W rozdziale 756.01 kwota 1500, 756.15 kwota 150 zł, w rozdziale 756.16 kwota 3500, 756.18 kwota 2000, 756.21 kwota 2500. W rozdziale 919 kwota 2250 i w tym samym rozdziale innym w paragrafie 60.0690 kwotę 1700 oraz zmniejszono planowane dochody też do wysokości planowanych realizacji i w rozdziale 756.16 kwota 72 tysiące. W wydatkach na inwestycjach zwiększono planowane wydatki w wysokości 598 tysięcy.
w rozdziale 921.09 w paragrafie 60.59 w zadaniu inwestycyjnym termomodernizacja budynku, w którym właścicielem jest gmina Pompiels, a jednocześnie który otrzymaliśmy w związku ze środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I jednocześnie w tym samym paragrafie zostaje zmniejszony nasz udział własny w tej samej wysokości. Także w załączniku inwestycyjnym tego w ogóle nie będzie widać, bo suma sumaru jest, to zero wychodzi. Dalej, zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne 53 w rozdziale 630.95 paragraf 60.50 na inwestycje utworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców i turystów gminy Pompiels. Zrezygnowano z zadania na dofinansowanie zakupu strażackiego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 704.12 w wysokości 5000, ale w związku z prośbą od Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej zostało utworzone nowe dofinansowanie na remont dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w wysokości 6000 i założono nowy plan dotacji dla Szpitala Powiatowego w Prypinie w kwocie 3000 na zakup sprzętu medycznego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Wydatki zwiększono plan w rozdziale 754.12 w związku z realizacją programu priorytetowego ekostraża w wysokości 15 tysięcy i w związku z przeprowadzonymi zebraniami wiejskimi w miesiącu wrześniu dokonano zmian w funduszu sołeckim na 2020 roku. Czyli wszystkie zebrania, które zostały przeprowadzone, zostały te zmiany wprowadzone i szczegółowe zmiany zawiera załącznik numer 8 do tej niniejszej uchwały. Zwiększono planowane wydatki w rozdziale 902 paragraf 4300 w wysokości 65 tysięcy na gospodarowanie z odpadami komunalnymi. W związku, że gmina od 2020 roku ponosi opłaty za każdą tonę odpadów komunalnych, odebranych i zagospodarowanych od mieszkańców, że po analizie ostatnich 9 miesięcy należy stwierdzić, że dali dużą większą ilość odpadów komunalnych niż pierwotnie była zakładana. Z tego względu jest zwiększona te 65 tysięcy na tym paragrafie. I dokonano zmian wydatków urealniając potrzeby w następujących rozdziałach 720.95, 750.11, 750.22, 750.23, 754.12, 919, 995 i 801.01. Dziękuję bardzo, tak? I teraz proszę Państwa, czy są jakieś pytania odnośnie zmian budżetowych, które tutaj nam Pani Skarbnik przedstawiła? Proszę bardzo. No chyba tak. No. Dziwne by było, żeby nie. Nikt nie zgłasza żadnych uwag. Dobrze, w takim razie, jeśli nikt nie zgłasza żadnych uwag, proszę Państwa, przegłosujemy też w sposób imienny tą uchwałę zmieniającą budżet 2020 rok. Odczytam nazwiska tak jak do tej pory. Pan Pytner. Pan Czajkowski. Pan Gorczycki. Jestem za. Pan Ławkiewicz. Pan Mirek. Jestem za. Dziękuję. Pani Radkowska. Pan Wojciech Kutkowski. Panie Wojtku, czekam na głosowanie. Jestem za.
Pan Więcławski. Jestem za. Pan Wiwatowski. Za. I pan Wojda. Jestem za. Jeszcze raz Janusz. Nie słyszę pana Janusza. Jestem za. Dobrze, dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do, co wiąże się automatycznie z tym, do zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028. Poproszę pani. Odnośnie WPF-ki, także są zmiany w związku z podjętą uchwałą i także jeżeli tym czasem nam deficyt zmniejszy, także okres zadłużenia też się on automatycznie nam zmniejszył i tu w WPF też zostało to uwzględnione. Czy są jakieś pytania jeszcze odnośnie? Słyszycie mnie, tak? Nie widzę żadnych pytań. Dobrze, w takim razie przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo, pan Bytner. Pan Czajkowski. Jestem za. Pan Gorczycki. Jestem za. Pan Łapkiewicz. Pan Mirek Głowski. Jestem za. Pani Raczkowska. Jestem za. Pan Wojtek Rutkowski. Jestem za. Pan Wiedzielski. Jestem za. Pan Wiwatowski. Za. I pan Wojda. Jestem za. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani skarbnik na razie. Została uchwała przyjęta jednogłośnie. W takim razie przechodzimy do następnego punktu. To w tym punkcie poprosimy teraz pana wójta o przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na rok 2019-2020. Panie wójcie. Szanowni państwo, te zadania oświatowe były omawiane na komisji oświatowej. Tam wszystkie te sprawy były poruszane. Omawialiśmy sytuację na nauczania w warunkach epidemii na wiosnę i teraz jak to się odbywa, wszystkie problemy w nauczaniu były przedstawione. Chodziło o nauczanie zdalne, o wyniki tego nauczania. Wyniki w naszych szkołach nie były najlepsze. Mieliśmy dyrektorów, którzy przedstawiali nam poprawę, deklarowali poprawę sytuacji w nauczaniu. Miejmy nadzieję, że to przyniesie efekty. Jeśli chodzi o finansowanie oświaty, wzrosły wynagrodzenia nauczycieli. Naprawdę otrzymujemy subwencja na 100%, nie pokrywa tych podwyżek, także musimy niestety z budżetu gminy również do tych wynagrodzeń dokładać. I tych wydatków na oświatę niestety jest bardzo dużo. Także te sprawy poniekąd nas dotykają w sposób taki konkretny, finansowy. No i musimy się z tym uporać. Też dokonujemy przesunięć w budżetach szkół, żeby do końca roku te budżety zmieściły się w zakładanych ramach. No cóż, nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania państwo macie, żeby nie przedłużać. Tam wiele tych spraw było omawianych na komisji oświatowej. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania w tej kwestii do pana wójta? Jakieś wyjaśnienia? Proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, panie wójcie, miałbym pytanie odnośnie nauki obecnie, jak to wygląda w klasach od 4 do 8. Czy to jest zdalna nauka, czy nauczyciele pracują w szkołach, czy u siebie w domu? Jak to teraz wygląda? Nauka jest zdalna w klasach 4-8. Szkoły powoli wdrażają
naukę zdalną. Prowadzona jest taka online nauka jest w tej chwili w Radzikach i w Bielsku dla tych klas, na takim, to się nazywa classroom, komunikator, który umożliwia zdalne nauczanie. W pozostałych szkołach też już będzie to wdrażane, także nie tylko wszystkie dzieci będą w ten sposób się uczyły. W Bielsku i w Wiesku nauczyciele mają być w szkole i prowadzić te lekcje ze szkoły. Chociaż w Bielsku póki co są kłopoty z internetem, bo jest awaria tego internetu i tak w ograniczonym stopniu działa. Także w razie, jak nie działa internet, to nauczyciele wtedy już nauczają z domu. W Radzikach część nauczycieli prowadzi lekcje ze szkoły, część z domu, ale to dyrektor tutaj nad tym to monitoruje i twierdzi, że to funkcjonuje i sprawdza się dobrze, także tu nie ingerujemy. W Długiem no, większość tam jest prowadzona nauki przez nauczycieli z domu, ale też będę z dyrektorem rozmawiał, żeby raczej w miarę możliwości prowadzili nauczyciele lekcje ze szkoły. I w rzeczywistym czasie, czyli w tym czasie, gdy się lekcje mają odbywać, bo później to bywa różnie, tak naprawdę to nawet nie służy nauczycielom, bo nauczyciele no, niestety muszą komunikować się z tymi dziećmi czasami do późnych godzin wieczorem. To też no, nie służy nikomu, bo przeciąża zarówno nauczycieli, jak i dzieci i rodziców. Także będziemy zmierzali do tego, żeby te lekcje odbywały się w czasie rzeczywistym. Tak jak lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji, żeby odbywały się w trybie takim właśnie bieżącym. Nie słychać. Panie przewodniczący, mikrofon. Nie słychać. Wyłączony mikrofon. Włączony mikrofon, przewodniczący. Mam włączony. Halo? No teraz. Jest, dobra. Tak się dzieje. Panie wójcie, warto wspomnieć, bo na komisji mówiliśmy też o planie naprawczym, nie? Który będzie pochodziło tam właśnie o szkoły, nie? Po tych złych wynikach ostatniego roku jest taki plan naprawczy wprowadzany, nie? Tak, dostaliśmy właśnie, dyrektorzy muszą ten plan naprawczy przedstawić. Dostaliśmy w tej sprawie pismo z Kuratorium Oświaty i w tej chwili do jutra dyrektorzy muszą ten plan naprawczy przedstawić do kuratora i do gminy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania tutaj do pana wójta odnośnie? Proszę Wojtek jeszcze. Ja bym jeszcze wrócił do tych no, awarii systemu, gdzie nauczyciel przyjedzie do szkoły i nie może pracować na przykład. Czy nie można go z tego zwolnić, jeżeli nie pracuje sprzęt odpowiednio, zawiesza się na przykład, to wtedy niech opuści szkołę i pracuje od siebie z domu, jeżeli jest taka możliwość. I chciałbym, żeby się do tego przychylić tutaj do tym nauczycielom i dyrektorom. Tak, ale już tak indywidualnie nie ingerujemy, to już dyrektorka tam to kontroluje i monitoruje na bieżąco. Tam jest nowy internet OSE i on czasami niestety gdzieś tam nie funkcjonuje jeszcze idealnie. Ale to pani też nie ingerujemy indywidualnie, to już pojedyncze przypadki to pani dyrektor tam kontroluje. Panie Wojtku, jeszcze jakieś pytanie? No dziękuję, no, tylko mówię, żeby pan wójt też przychylił się do tego, aby udostępnić nauczycielom, no, zgodzić się, żeby pojechali do domu, jeżeli nie mogą w szkole pracować, bo im się coś zawiesza, tak? Czy komputer nie chce pracować. No wiadomo, technika może tam nie nadąża za tym wszystkim, tak? Żeby nie musieli się szkole, to tylko nie pracować w domu. Się sprawdza. Jeszcze słowo, nie zawsze się to sprawdza, bo nauczyciele w domu nie zawsze mają możliwość techniczną, żeby z domu prowadzić te lekcje. Także to też nie zawsze jest możliwe.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania odnośnie przedstawionej tej informacji przez pana wójta? Nie widzę żadnych pytań. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do następnego punktu. Jest to przedstawienie informacji wójta gminy Bąbiec, przewodniczącego Rady Gminy Bąbiec o złożonych oświadczeniach majątkowych z roku 2019. Odczytam tą informację. Rada Gminy Bąbiec wpłynęła... Czytam, panie wójcie, tą informację, nie? Ta informacja: na podstawie artykułu 24h ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oświadczenia majątkowe wojewodzie kujawsko-pomorskiemu złożyli według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku w terminie pan Dariusz Górski, wójt gminy Bąbielski, pan Tomasz Czajkowski, przewodniczący Rady Gminy. W trakcie przeprowadzonej w trybie artykułu 24h ustęp 8 cytowanej ustawy analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym stwierdzono u pana wójta tam drobne uchybienia, które zostaną tam poprawione, jak to zawsze bywa czasami, a w moim nie stwierdzono. Przyszło też z Urzędu Skarbowego Rada Gminy Bąbielsk pismo od naczelnika, powołując się na pismo Urzędu Gminy z dnia 1 października 2002 roku, tutejszy organ przyjął, że wszyscy radni, a także pracownicy samorządowi gminy Bąbiec złożyli wymagane oświadczenia majątkowe. Na oświadczeniach majątkowych widnieją daty wpływu do Urzędu Gminy w Bąbielsku, co uznano za datę wpływu do wójta gminy. Z wyżej wymienionego pisma i dat wpływu oświadczeń majątkowych wynika, że zostały one złożone z zachowaniem terminu określonego w artykule 24h ustęp 4 i 5 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym. Oświadczenie majątkowe pana Tomasza Czajkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy, zostało przekazane do Urzędu Skarbowego w Rypinie przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Oświadczenie majątkowe opatrzone datą wpływu do kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy złożone z zachowaniem terminu określonego ustawy o samorządzie gminnym. W analizowanych oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych nie stwierdzono nieprawidłowości. W analizowanych oświadczeniach majątkowych radnych stwierdzono drobne uchybienia i nieprawidłowości. Ci radni, u których to stwierdzono, pani Milena tutaj powiadomi państwa i powie, co tam trzeba wyjaśnić i do tego. To jest tu kilka osób. Drobne rzeczy, tak jak zawsze, do wyjaśnienia będą na tym. Ale pani tutaj Milena was wszystkich o tym poinformuje. Coś chciał pan do tego, panie wójcie, dodać, czy to już... Tak, ja jeszcze uzupełnię informacje na temat oświadczeń majątkowych składanych do wójta przez panią sekretarz, panią skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta. Również na podstawie artykułu 24h ustawy o samorządzie gminnym z 2019 roku. Wszystkie te oświadczenia wpłynęły w terminie i są złożone prawidłowo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do następnego tego. To są punktu sprawozdania i informacje. Poproszę, panie wójcie, o jakieś sprawozdania i informacje z tego okresu międzysesyjnego. Tak, ten okres od sesji zwykłej był dosyć długi. Postaram się w dużym skrócie to przedstawić, te wszystkie zadania, które w tym czasie były realizowane. Pomimo tych ograniczeń covidowskich wszystkie nasze inwestycje przebiegają zgodnie z planem. Nie ma zakłóceń związanych z koronawirusem. I tak, zakończyła się przebudowa świetlicy wiejskiej w Półwiesku Małym. Tam odbiory techniczne zostały przeprowadzone pozytywnie. Teraz jeszcze czekają nas odbiory sanepid i nadzór budowlany. Zakończyła się przebudowa GOG-u w ramach rewitalizacji. Tutaj odbiór techniczny był już jeden przeprowadzony, ale były uwagi i poprawki. Jutro będzie prawdopodobnie już końcowy odbiór techniczny tego zadania. Oddany do użytku został plac przy kościele w Radzikach Dużych. Po realizacji zadania związanego z utworzeniem ogólnodostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców turystów gminy Bąbielsk. Zakończyła się rewitalizacja otoczenia ruin zamku w Radzikach Dużych.
Oddana do użytku została droga gminna Długie Kozłowiec, zbudowana z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Również zakończyła się budowa drogi Wąpiel-Kiełpiny. Również droga jest oddana do użytku technicznego, chociaż takiego oficjalnego otwarcia nie było ze względu na sytuację. W lipcu Urzędzie Gminy zakończyła się, przypadając za co 4 lata, kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tu jeszcze nie mamy, mamy tylko protokół, ale nie mamy zaleceń jeszcze. I zakończyła się również kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która nie stwierdziła nieprawidłowości. Z takich wydarzeń kulturalnych na terenie gminy część została odwołana. Odbył się tylko koncert chopinowski z ograniczeniami 12 lipca przy ruinach zamku. Wyścig kolarski i bardzo ograniczone dożynki gminno-parafialne, które praktycznie zamknęły się tylko na mszy w kościele. Z takich spraw bieżących jeszcze dzisiaj odbył się przetarg na przebudowę drogi w Radzikach Małych na odcinku 1 kilometra. Tam mamy dofinansowanie 70%. W kosztorysie ta droga wynosił, kosztorys opiewał na kwotę 866 tysięcy. Dzisiaj w przetargu firma, która dała najniższą kwotę, wyniosła ta kwota 593 tysiące. Druga droga, Wąpielsk-Kiesz-Radzikowski, o długości blisko 3,5 km, z dofinansowaniem również 70%. Kosztorys opiewał na kwotę 2 660 000. Po przetargu dzisiaj najniższa kwota, przetarg jeszcze nie jest zakończony, ale już mamy te kwoty, ta kwota wynosi 1 860 000. Czyli około tam 800 tysięcy złotych mniej na tej jednej drodze. Rozstrzygnięty został przetarg na instalację 15 lamp hybrydowych. Wartość tego zadania 129 880 zł po przetargu. Dofinansowanie w kwocie 99 950 zł. Czyli dokładamy tam 30 tysięcy złotych około. W Różkowie będzie 5 lamp, w Kiełpinach 4 lampy i w Radzikach Dużych 6 lamp. No i to takie najważniejsze rzeczy w dużym skrócie, żeby nie przedłużać, które się w tym czasie działy, czyli wszystkie te założenia inwestycyjne realizujemy zgodnie z planem na ten rok. Dziękuję. Panie Przewodniczący, mikrofon. Słyszycie mnie? Halo? Tak. Dobra. Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu. Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Wojewódzkiego Funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jego gospodarstwa domowego. Dochodem przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu artykułu 3 punkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W przypadku mieszkańców gminy Wąpielsk zaświadczenia wydawane będą przez urząd, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąpielsku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem lub mailowo, skontaktując się z ośrodkiem. Przeczytam jeszcze o programie wspierania seniora na rok 2020. Gmina Wąpielsk przystąpiła do programu wspierania seniora. Program Wspieraj Seniora na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19
COVID-19 w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej program został podpisany przez minister rodziny i polityki społecznej Marlenę Maląg w dniu 19 października 2020 roku. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wspierania na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczaniu zakupów zgodnie ze wskazanym przez seniora zakresem, obejmujący artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Społeczny w Wąpielsku. Koszty zakupów pokrywa senior. Usługa dostarczania zakupów jest bezpłatna. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 505 11 11 lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Społecznym w Wąpielsku od poniedziałku do piątku w godzinach pracy. To jest poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7 do 15, wtorek od 7 do 16, piątek od 7 do 14. Miałem takie informacje tutaj dla Państwa do przekazania. Chciałbym też poprosić tutaj przewodniczącego jeszcze komisji o kilka słów, komisji oświatowej, bo odbyło się spotkanie, może o takie podsumowanie krótkie tej komisji. Poproszę pani Zepku. Może powiem, co omawiamy, tak, proszę bardzo. Już tak jak mówię, października 2020 roku na których omówiono stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020, omówiono wyniki nauczania za ostatnie 2 lata w roku szkolnym z terenu gminy Wąpiec. Może się okazać, że te rzeczy były takie sytuacje, że być może w tych klasach publicznych ta średnia zaniżona była z tego względu, że jest 6-8 uczniów, a dwóch słabszych, wiadomo, że ta średnia tych 16 uczniów, większych w tych klasach, wyczniejszych, podniesie się. Takie były stwierdzenia nawet tutaj z jednego z pana dyrektora. Potem przedstawiono informacje dotyczące sytuacji epidemicznej na terenie gminy Wąpiec. Omówione kwestie, już mówiłem, otwierane, zamykane placówek handlu detalicznego na terenie gminy Wąpiec. Omówiono projekty uchwał w sprawie zasad trybu prowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Wąpiec, uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Wąpiec z organizacjami pozarządowymi oraz konsultantami, o których mowa w artykule 3 ustawy o działalności gminy publicznego i o wolontariacie na rok 2021. Ustalenie szczegółowej kwestii społecznej oczywiście zakończy zgodnie z podstawą obecnie z usługami opiekuńczymi i mieszkania chronionych. Nie wiem, czy jeszcze... Dobrze, zarys mamy, także dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do następnego punktu. To są wolne wnioski, informacje, zapytania automatycznie, interpelacje. Jeśli były jakieś pytania, czy są jakieś pytania, to proszę bardzo. W tej chwili macie Państwo możliwość zadania pytania. Nie widzę, także proszę Państwa, prosiłbym jeszcze chwilę. W tej chwili prosił, żebyście wstali na chwilę. Chciałbym, żebyśmy... GUS w Bydgoszczy i bardzo prosimy, żeby Państwo jako przedstawiciele tutaj naszych mieszkańców, naszych rolników w terenie również poprosili rolników o to, by wzięli sobie to do serca, żeby jednak w tym ostatnim miesiącu, czyli w listopadzie tego spisu dokonać. Kontaktuje się z rolnikami albo rachmistrz spisowy i tu niestety często spotyka się z odmową bądź stwierdzeniem, że rolnicy są zapracowani. My to rozumiemy, ale jeżeli są takie sytuacje, że rolnicy
nie mają czasu, by poświęcić go panu rachmistrzowi, to bardzo prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym. Podajemy wszędzie w mediach społecznościowych numer telefonu i my po prostu w Urzędzie Gminy mamy również stanowisko spisowe przygotowane. Jeżeli rolnik do nas zadzwoni, to jesteśmy w stanie pomóc na każdym etapie dokonywania tego samospisu, żeby po prostu ten obowiązek zrealizować. Mamy czas do 30 listopada. Za chwilę czeka nas spis ludności. W związku z tym no, musimy z tych terminów się wywiązać i bardzo byśmy prosili, żebyście państwo pomogli nam chociażby w sposób taki informacyjny. Na poprzednich spotkaniach dostaliście państwo takie informacje jeszcze odnośnie tego spisu i żeby po prostu to też trochę rozreklamować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze na koniec zaapelować do państwa, abyście przekazali i naprawdę wszyscy hamujmy się i uważajmy, bo to, co się dzieje teraz w tej chwili z tym COVID-em, to naprawdę przechodzi ludzkie pojęcie. Dzisiaj ponad 20 tysięcy osób zarażonych. Nasza gmina już przeszła to ta fala w jakiś sposób, ale też to żeśmy odczuli, co się dzieje. Naprawdę jeszcze raz apeluję. Jeśli komuś nie zależy, to niech chociaż myśli o kimś, kogo ma w domu, o ludziach starszych, bo naprawdę sytuacja jest bardzo napięta i bardzo rozwojowa. Też chciałem w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy wsparli protest rolników, bo wiem, że takie osoby udały się z naszej gminy, uczestniczyły w tym proteście. Mamy teraz następny protest kobiet. Ja indywidualnie jako osoba prywatna ten proces wspieram i naprawdę życzę tym paniom, żeby to, o co walczą, udało im się zrealizować. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, to zamykam 22 sesję Rady Gminy Wąpiec. Dziękuję państwu za przybycie i przepraszam za to opóźnienie, które nastąpiło. Do widzenia. Do widzenia.